Antoni Plichta. Nasz eksportowy sprinter zajął pierwsze miejsce w województwie, a trzecie w Polsce w plebiscycie na najpopularniejszego zawodnika Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Nagrody odebrał z rąk burmistrza Krosna Odrzańskiego podczas sesji Rady Miejskiej. Wiem, że wyjechał z Krosna. Dzisiaj studiujesz poza naszym miastem. Chciałbym się powiedzieć poza swoim matecznikiem, czyli gminą Krosno Odrzańskie. Ale nadarzyła się okazja, ponieważ rok 2019 bezapelacyjnie należał do Antoniego Plichty, wicemistrza Europy. I dzisiaj z wielką przyjemnością chciałem przekazać na ręce Antoniego uhonorowanie jego sukcesów. Zdobył pierwsze miejsce, jeśli chodzi o plebiscyt Lubuskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Rok 2019 rzeczywiście należał do sportowca pochodzącego z Krosna Odrzańskiego. Antoni Plichta sięgnął m.in. po srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorów w biegu na 100 metrów. Niestety, był to też koniec współpracy z klubem LKS Lubusz Słubice i trenerem Krzysztofem Wesołkiem. Obecnie Antoni Plichta stara się wrócić do formy. Natrafiła mi się kontuzja mięśnia dwugłowego, z którą niestety się zmagam. Nie będę mógł wystartować w tym roku na Mistrzostwach Polski Seniorów, jak i na moich Mistrzostwach Polski, ale mam nadzieję, że wrócę na stadion. Tak jak mówię, ciężko pracuję nad tym, żeby właśnie sobie z tym poradzić i wierzę, że tak będzie. Antoni Plichta rozpoczął naukę na Szczecińskiej Akademii Morskiej i reprezentuje barwy MKL Szczecin. O formę zawodnika dba szkoleniowiec Jerzy Iwiński, uznany specjalista w biegach sprinterskich.